jakie odbyły się w Wołowie w województwie wrocławskim. Była to pierwsza tego typu impreza w Wołowie. Domy kultury reprezentowały głównie zespoły folklorystyczne. Zdaniem organizatorów i uczestników targów, dla większości wiejskich ośrodków kultury to już jedyna forma działalności. Ja myślę, że główną przyczyną jest to, że nie ma na wsi placówek kulturalnych. Wszystkie dotychczasowe kluby prasy i książki, kluby ruchu rolnika zostały polikwidowane. I jeżeli chodzi o sposób przekazania, wtedy, kiedy następowało to poprzez samorządy, poprzez tak zwaną komunalizację mienia, nie liczono się z dotychczasowymi osiągnięciami i działaczami tych placówek. Wszystkich gospodarzy tych placówek zwolniono. W rejonie Wołowa działało do niedawna około 15 zespołów folklorystycznych, w tym cztery znane, jak Zwarzęgowa, Mojęcic, Krzydliny Małe i Prawikowa. Zostały tylko nieliczne i to bez siedzib. Na przykład na miejscu klubu prasy i książki w Warzęgowie otwarto pijalnię piwa. Członkom zespołu przy pomocy policji odebrano stroje. Jest coraz gorzej, ale w kulturze jak ktoś zacznie pracować, w zespołach, szczególnie w tych ludowych, to odwrotu chyba nie ma. Zresztą tradycje trzeba przekazać młodym. Młodzież nie ma tego. No my starsi musimy to jednak zrobić. Wraz z upadkiem gminnych ośrodków kultury zmalało także zapotrzebowanie społeczne na taką działalność. Imprezę w Wołowie zorganizowano z rozmachem i przez 3 dni odbywała się w wielu punktach tego 13-tysięcznego miasta. Widzów było najwięcej w niedzielę, kiedy wracali z porannej mszy. Obok delegatów na sejmik, uczestnikami obrad była duża ilość zaproszonych gości z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Sławomirem Najningierem. Mam charakter jak garnitur czarny. Jestem facet twardy, twardy, lecz jak tu żyć? To nie czas dla artysty. Trudno się dostać i wcisnąć gdzieś. Nawet mamy, nawet gramki i listy. Jak tu żyć?